gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj niewalczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie niespaślaka, nie Polczaka, nie nierasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Jeszcze raz. Poprosimy bis. Witam Państwa w programie Czy stary Słowak może grać w Legii? Pytamy się o to czterech zacnych gości. Jest Wojciech Kowalczyk z nami. Po długiej przerwie, a nie, bo to będziesz jutro w Lidze Minus. No bo też w stanie futbolu. W stanie futbolu. A już byłeś w stanie futbolu. Przed chwilą. Po długiej przerwie. Ja? Po długiej przerwie. Po tygodniowej. Po długiej przerwie trzydniowej. Ale wcześniej się nie było. Czyli miałem rację. Ani nie jestem Piotrem Zielińskim, ani Dorotą Gardias. COVID mnie nie dopadł. Może Małgorzatą Domagalik jest. Nie, no ale nie, bo mówię o tych, co COVID ich dopadł. Kowal 19. Po prostu byłem przeziębiony. I gość specjalny, Wojciech Chadaj. Największy przyjaciel Dariusza Mioduskiego. Panie Dariuszu, pozdrawiam pana. Jest pan moim ulubionym prezesem i czekam, żeby pan jak najszybciej poszedł siną dalej. Porozum do głowy. Słucham? Porozum do głowy. Porozum do głowy. I gdzie pieprz rośnie? Ma pan taką piękną rezydencję w Konstancinie. Nie mógłby pan tam się zaszyć i już do końca swoich dni tam w pięknych okolicznościach przyrody przebywać. Dla dobra Legii. Niech pan z tej Legii odjedzie. Dziękuję. Wypierdala. Chciałeś to powiedzieć. Nie ukrywałem. Ale nie powiedziałem. Nie powiedziałeś. Powiedziałeś tak. Przed programem pytałem się, czy tu można używać wulgaryzmów. Powiedziałeś, że tak, ale jednak uznałem, że zbyt dużo ich używam na co dzień, żeby jeszcze w tak fajnym programie kurwami rzucać. Przygotowałem... Quiz polega na... A nie przedstawiłeś kolegów? Ale no to poczekaj, no co, wszyscy ich znają. Quiz polega na odpowiadaniu na nie pytania. Nie wiem, czy moja babcia ich zna. Quiz polega na odpowiadaniu na pytania. I przygotowałem dźwięk, który będzie charakteryzował twoje złe odpowiedzi. Możemy ten dźwięk puścić teraz. Bardzo proszę. Panie Kuski, czy się panu coś nie popierdoliło? Ale to jest montaż. Jak montaż? Ale to jest montaż. Nasz live z Radia Weszło FM. Zapraszamy do słuchania nas zresztą. O kurde, naprawdę tak powiedziałem? Tak. Ale jestem prymitywny. Jeśli ci odpowiesz na przykład 10 razy źle, to 10 razy źle poleci. Śmierdzi mi to po... 10 razy źle. Śmierdzi mi to po pierwsze demonetyzacją, po drugie skandalem. Ale naprawdę ja tak powiedziałem? Mhm. Ale ja nie piję, nie wącham. Jem... Co się stało, że ja tak... Nie jesteś nerwowy. Nie jestem nerwowy. Z tego co wiem, Legia dostała w łeb 0-3 i dlatego... No tak, to ja to wiem, natomiast żebym tak wulgarnie powiedział... Nie, z tego co wiem, YouTube nie demonetyzuje wulgaryzmów, także... Znaczy, sprawdzaliśmy to wielokrotnie. Jakub Białek jeszcze jest z nami. Cześć, dzień dobry, dobry. I po długiej przerwie w quizie wraca Mateusz Rokuszewski. Jak się czujesz? Roki fajnie było, jak cię nie było. Można było wygrać. Kuba wygrywał. Ja tak jak przypomniał mi się, jak Daniel Pożycki, nie wiem, czy kojarzycie gościa, był taki grał tak, tam tak, w mgłę. Tak, i wrócił gdzieś tam do swoich rodzin. Siedlcach do chyba nawet. Tak, właśnie, w rodzinne strony swoje wrócił i tam w Siedlcach, nie wiem z jakiego względu, jest taki lokalny magazyn Prestiż się nazywa. I w tym lokalnym magazynie Prestiż pojawił się właśnie Daniel Pożycki. I była taka okładka z nim, była taka specjalna sesja zdjęciowa, bardzo efektowna i tytuł Wróciłem po to, aby zwyciężać. No jak się okazało, coś tam Pogoń Siedlce wygrała, ale no, głównie dlatego, że Daniel Pożycki podawał piłkarzom pewne substancje, których nie, panu nie powinien podawać. Także ja dzisiaj bez takiego wspomagania też wróciłem po to, żeby zwyciężać. Tego ci życzymy, chociaż dzisiaj pytania są trudne.
Ale ja widzę, jaka jest nagroda, dlatego właśnie, moja motywacja. Nagroda jest wybitna. Zobaczcie, to jest książka Wojciecha Hadaja. Moja Legia. Numer jeden na liście Empiku. Przez ile? Przez 3,5 miesiąca, ale nie dziś, w momencie, kiedy wyszła, czyli wiele, wiele tygodni, miesięcy temu. Ale tak, prawda była taka, że w kategorii sport i wypoczynek Empik ta książka przez 3,5 miesiąca była na pierwszym miejscu. No i żałuję, że nie jest do dzisiaj. Dzisiaj jest tam któraś, no ale to już nie mam na to wpływu. Czyli jesteś zarobiony sianem, nie? Jestem najebany kasą. Tak. Tak. Prawie tak jak pan Mioduski, tylko że on traci, a ja zyskuję. Dobrze, panowie, zacznijmy od rundy trach, 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 bo ty, Wojtek, jeszcze nie jesteś... Nie wiem, trochę się boję, o co chodzi, nie dlaczego, pojęcia, nie i dlaczego kolejny raz wyjdę na idiotę. Tutaj każdy wychodzi na idiotę. To mi ulżyło. Powiem ci, że to powinno być łatwe, ale nie będzie. Runda trach, 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 dzisiaj zagramy taką rundę, że ja mówię słowo i zaczynam, a potem już nie gram, tylko zacznę. I wy musicie powiedzieć słowo, które zaczyna się na literę, na którą zaczyna się tamto. Ale najpierw trzeba wymienić wszystkie. Zaczyna się tamto, czy kończy się tamto. I ma powstać mądre zdanie, nie jakieś takie. Nie, słowo mamy. Może być Dariusz Mieduski. O, dobrze, zaczynaj. A, że i. Na im, i nie, na, nie, na M się nie, ma zaczynać. Paweł mówi Dariusz i ty musisz powiedzieć Dariusz i dodać słowo na Z. Tak. Potem. Ja powiem Mieduski i ty musisz powiedzieć na przykład miłość. A ile mamy czasu na zastanowienie? Czy to trzeba momentalnie? Bo ja jednak trochę mam spowolnione myślenie. Generalnie tam są takie, widzisz te panele? Jak powiesz, bierzesz 5 sekund, czyli one opadają. Weź mi to wytłumacz. Jak ty powiesz Dariusz Mieduski, to mam odpowiedzieć. Nie, ja powiem Mieduski. Słowo na M, tak? Na I. Bo się na I, no właśnie, no bo o to mi chodzi. Może się, no, na I, no na I. A na I, nie na M. No na I. No to mów, że kończy się, bo powiedziałeś, że się zaczyna. Tak. Czyli ale jak będziesz złośliwy i powiesz potem słowo na N, które się kończy na N, to będę zirytowany. Nie rozumiem. No bo jak ja powiem Mioduski, a ty powiesz... Leń. I potem i Wojtek Hadaj musi powiedzieć Mioduski. Ja to już powiem, nie martw się. Ile? Na przykład coś takiego? I dalej. A czy tak, kto pierwszy zapomnie, traci punkt. On przejmuje po mnie, tak? Tak. A mnie Kuba. Znaczy tak, tak generalnie polega na tym, żeby zapamiętywać to, co mówiła osoba wcześniej, tak. I dodawać coś od siebie. Dobrze, tak. Że się... I zapamiętywać, co mówią wszyscy. No, tak. I kto pierwszy zapomni, mam tutaj swojego faworyta. Ale co zapomni? No bo zobacz, ja powiem Mioduski, ty powiesz ile, Wojtek powie ekran, on powie noc, on powie ciężniak i ty zapomnisz, co było. I to tak wraca, dopóki ktoś nie popełni błędu? No musisz po... Czyli to tak może krążyć. Bez końca może być. Musisz wymienić wszystko na kacoś, tak? I spiszemy tak, tak. Ale wcześniej musisz powiedzieć wszystkie słowa, które padły wcześniej. Widzisz, to nie jest takie głupie. Chciałem ci powiedzieć, że byłem chory, to wiesz. Może przetrenujmy to pierwszym razem, a potem już zagramy na punkt. Nie, nie ma czasu. Dobrze, nie ma czasu. Przepraszam. Ja mam wywiad od drugi, mam nadzieję. To ja rzucam hasło. Mioduski. No co, na ich chciałeś? Ale musisz powiedzieć Mioduski. A, Mioduski. Ale... Musisz powtarzać. To Mioduski... Ale... Mioduski... Ale... Już mi się podobało. Przepraszam. To mogę zmienić. Dobra. Ale czemu źle? No bo na Y się kończy. No dobrze, to jest jedno słowo na Y. Mioduski... Ale... Yeti. O, no. Ojej, rozpędzamy się. Mioduski, ale... Yeti... Mioduski, ale... Koniec. Yeti. Yeti było jeszcze. Zapomniałeś o Yeti. Może to i lepiej. No tak, rozpędzaliśmy się. Powiem ci, że już tak. Druga runda, już trzecia byłaby ciężka. Wojtek Hadaj źle odpowiedział, czy poproszę o dźwięk?
Panie M***, czy się panu coś nie popierdoliło? Dziękuję. Wszyscy zaczynają z poziomu 10 punktów, poza Wojtkiem Hadajem, który zaczyna z 9, bo niestety zapomniał się o Yeti. Mówiłem, że mam problemy z pamięcią świeżą. Pamiętam to, co było przed wojną, natomiast nie pamiętam tego, co było. Zaraz, chyba masz ładną miniaturkę. No tak. Można kopać. No na i się nic mi więcej nie skojarzyło. Na i, ja nie wiem, do czego i pani i tak. Inteligent. A wiesz, pan ci o tym nawet nie pomyślałem. Panowie, mam takie wrażenie, że to wszystko, co zapominamy tutaj, to nam w sądzie się przypomni. Mam wrażenie, że to zdechło. Myślę, że adwokaci pana Piotrowskiego to nam wszystko dokładnie przypomną. Nawet położą kartki z tekstami, które wygłaszamy. Ale się tylko grali w grę. Ale to były żarty. Przecież my o panu Miodowskim mamy bardzo dobre zdanie i w ogóle... No Kuba powiedział, że elokwentny. Właśnie. Ja bym miał trudniej dowieść żyjeć. Chciałem powiedzieć, że bardzo lubiłem ten program i jeśli zostanie zdjęty po tym odcinku, to trzymajcie się. Zobaczmy, jakie kategorie są dzisiaj. Jaka to melodia? Właśnie, rok jeszcze nie grałeś w Jaka to melodia. Ale oglądałem quizy. Tak. Nigdy nic nie wiedziałem tego. Jeden na jednego. Czarny Piotruś Last Dance. Ostatni raz kategoria Czarny Piotruś pojawia się w quizie. Przynajmniej pod moimi rządami. I zmienia się to, że tak jak wcześniej musieliście wskazać piłkarza, który nie istniał, to teraz musicie wskazać piłkarza, który istniał. A te rybusy to co? Czyli skończyli się po prostu dziwni piłkarze, którzy przyjechali do Ekstraklasy. Coś z Maćkiem będzie związanego? Nie. Czułko, wiadomo, Wojciech Hadaj przygody, rybusy, to jest po prostu zmieniona nazwa, rebusy, żeby było dowcipnie, żartobliwie. Marcin Najman, licytacja, off topic. Piłkarz, tancerz, piosenkarz czy polityk? Wojtku, muszę ci wytłumaczyć zasady. Słucham cię, Pawle. No i to będzie problem. To jest kłopot. Prowadzący jest na zasad. I tu mam kłopot. Generalnie zasady są ruchome. Natomiast bazowym wyjściem tych zasad jest fakt, że jeśli dostajesz pytanie od kogoś, od Wojtka, od Kuby czy od Mateusza i odpowiadasz poprawnie, to utrzymujesz swoją punktację. Jeśli odpowiadasz źle, tracisz. Natomiast jeśli mając berło, wyznaczasz siebie, dostajesz punkt, jeśli dobrze odpowiesz, a jeśli źle odpowiesz, tracisz. Szczerze, mam coś powiedzieć? Mhm. Kompletnie nic nie rozumiem, ale spróbujemy. Dobrze. Spróbujmy. Spróbujmy i zacznijmy od Wojtka Kowalczyka, który wrócił do nas po chorobie. No ktoś ostatni, Kuba Białek nie wygrał? Wojtek Pielowy. Nie, Wojtek Pielowy wygrał. Ale jeszcze wcześniej. Po genialnym wręcz redemption. No dobrze, no ale tu obecny, kto ostatnio? No dobrze, ale możesz wyznaczyć. Dobra. Co mam wyznaczyć? No, co chcesz. Aha. Na tym to polega. No dobra, to może zacznijmy od... walnijmy to dla wszystkich. Od rybusów. Rybusów. Mhm, a zobaczymy, kto... I właśnie, jeszcze nie pokazujmy. Wojtek Hadaj. Muszę ci tutaj poinstruować, że w rybusa. Każdy odpowiada. To jest pytanie do wszystkich. Więc jeśli zobaczysz rybus, to pierwszy ten lepszy. Zobaczysz rybus i on ci coś powie i na przykład powiesz wiem. Czyli nie mówisz wiem, tylko mówisz odpowiedź. Dobrze. Wtedy dostajesz punkt. Dobra. Poprosimy pierwszy rybus. Jerzy Brzęczek. Tak. No właśnie na tym polega ta gra, że Rocky wygrywa cały czas. No tak, to było oczywiste, tak? Bo wy naprawdę wierzycie, że ta zbieżność inicjałów jest przypadkowa? Ja nic nie chcę mówić, ale ja też mam inicjały JB. No to jest przypadkowa, ale... Mam nadzieję, że będę w środę, kiedy to puścimy, już po wywiadzie. I muszę powiedzieć, że czytałem książkę Jerzego Brzęczka i mam gorzety do Magalik do 5 rano. Z nocy z czwartku na piątek. I przysięgam, to nie jest hiperbola, przysięgam. Musiałem wziąć aspirynę. Naprawdę wziąłem aspirynę. Trzeba było wziąć i od tak mnie rozbola, naprawdę. To nie, przysięgam, to nie jest hiperbola. Naprawdę tak mnie rozbolałem, no, dobrze, że wziąłem aspirynę. Dobrze, ale z kim ten wywiad będziesz przeprowadzał? Bo mówisz, że będziesz po wywiadzie, drugi raz mówisz o tym wywiadzie. To jest pan, że to domagali. Aha. Taki jest pan. A z tego, co widziałem, to
Ma być hejt park z Małgorzatą Domagalik. Tak, i muszę to zrobić wcześniej. Aha. Także jak to będzie leciało, to wszyscy już będą wiedzieli, czy zrobiłem to wcześniej. Ale po tej książce, Paweł, też chyba robiłeś wywiad z Wojtkiem. To tak widzę, że tropem wybitnych pisarzy. Tak, i to był bardzo dobry wywiad. Mnie się podobał. Ja go w ogóle puszczałem nagranie tego wywiadu moim znajomym. Tak, chyba mi mówiłeś. Dobrze, że nie spisałeś tego wszystkiego, co tam ci powiedziałem, no bo nie, to dzisiaj... To było piękne. Siedzi Wojtek Hale, taki spokojny. Dariusz Mioduski bardzo mi zaimponował. Byłem na pół etatu, tak? Podszedłem do niego: panie Dariuszu, czy mogę przejść na cały etat? On to załatwił od ręki. Bardzo mi zaimponował. Czy ja mogłem wtedy podejrzewać, że on mnie wypierdoli na zbitą piznę? Czego mi się tutaj drzesz do ucha? Tak wyglądał ten wywiad. Nagrałem sobie go. Ja nie potrafię spokojnie mówić o panu Mioduskim. Nie potrafię i tyle. Oby. Wyznaczysz. To może Wojciech Hadaj dla Wojciecha Hadaja, tak przewrotnie. O. Wojciech Hadaj, przygody dla Wojciecha. Jak odpowiesz, to nie masz punktu, jak nie odpowiesz, to masz minus jeden. Tak. Nie, odwrotnie. Nie, no jak? Jak nie odpowiesz, to masz minus jeden. No jak nie odpowie, to ma minus jeden. Tak. A jak odpowie, to nie masz punktu. To zostajesz na swoim. Tak. Proszę bardzo. Poprosimy. W ramach swoich obowiązków miałem za zadanie rozsyłać po szkołach i osobach prywatnych zdjęcia piłkarzy Legii z autografami. Przychodziłem do szatni, rozkładałem te zdjęcia piłkarzy po ich miejscach w szatni. Za dzień, dwa wracałem je zabrać. Spotkałem raz w takim momencie: co pan robi w szatni? Mówi do mnie. Jak to co? Jestem w tej szatni po raz tysięczny i wiesz, co ja tu robię? Szatnia jest tylko dla piłkarzy. Tak? To co tu robisz? Kogo spotkam? Wojciech Hadaj. Ja mam odpowiedzieć? Tak. No przecież bardzo ulubionego przeze mnie piłkarza, nawet do tej pory, Michała Kucharczyka. Nawet pomimo tego? Nawet pomimo tego. Michał Kucharczyk uważam, że to jest bardzo fajny człowiek. Natomiast miał chwilę słabości. No a kto takich chwil słabości nie ma? Kto? Poza Dariuszem Mioduskim? Wszyscy mamy. Jedyną osobą na świecie, która nie ma chwil słabości, to jest właśnie prezes, obecny prezes Legii. Kowal, Kuba, Mati, ty, Paweł, ja moje życie się składa z samych jebanych chwil słabości. I co, mam opowiadać, że moje życie jest zajebiste? Moje życie jest takie, jakie jest i nie zamieniłbym go na żadne inne. Ja w pewnym momencie chciałem zaproponować za jedno przekleństwo shot, taką zabawę, a już wszyscy byli pijani. Nie no, będę starał się nie używać wulgaryzmów, nie jest to w moim przypadku łatwe. Teraz tak. Dobrze opowiadałeś, nie leci jingle, niestety. Wybierasz kategorię i tak dominujesz. Otrzymałeś swoje punkty. Dobrze. I teraz masz wziąć albo na siebie, dając sobie szansę na kolejne punkty, albo pognębić kogoś innego. Bardzo mnie ciekawi, co znaczy hasło czułko. Poproszę czułko. Na kogo? Kowal. Na Kowal. Kowal się musi odwrócić. Ale w ogóle nie wiem, co to znaczy czułko. A zaraz zobacz. Oprócz czułka takie... Pojawia się imię i nazwisko i ty musisz, jeśli będziesz odpowiadał, zgadnąć, kim jesteś. Masz na to 7 pytań. Ale no jak się... Zobaczysz w prawie, jak Kowal będzie... No. I co to jest? Koniec się mów, bo... Bo ja nie widzę, kto to jest. Dziękujemy za czułko. Możesz się odwrócić. Poczekaj, kaszlę na sobie. Kowal, ale to nie będzie chyba Jerzy Buzek, bo już był ostatnio. 5 pytań za 3. Tak, ja wiem. 6 za 2. Kowal pyta nas i my go naprowadzamy. Czyli ja pytam mnie, pytanie. Tak. To już... A, ciebie. Ta kategoria już tak się troszeczkę rozpiździała, że muszę zacząć chyba... Czy to był Wojciech Stałowy? Nie, ale zaczynaliśmy to od piłkarza, a teraz już powiem, że tak w tym kierunku chyba nie idę. Dobra. Czy to jest były dziennikarz? Nie. No dobra. No to może spróbujmy. Czy to jest piłkarz ekstraklasy? Nie. No widzisz. Czy to jest działacz? Tak. Ale ja się mogę odezwać, czy tylko ty? Nie. Wydaje mi się, że nie powinienem. Kowal, mocna podpowiedź, skoro ja nie powinienem. Kowal, już wszystko wiesz. Skoro ja nie powinienem, to ty już powinieneś zgadnąć. Nie, no bo... To nie jest Bogusław Leśny-Polski.
już wiesz? No to teraz już wiem. No. Gdybym się nie bał sądu, to bym powiedział, że to jest lamus. No to już wiem, ale jeszcze mam. Poczekaj. Na razie było 3 pytania, tak? Do rzutu za 3 mam jeszcze 2 pytania. Tak. No. Dwa pytania, tak? No 2 pytania mam, tak? Czy to jest prezes Legii? Czy to jest prezes Legii z tego sezonu? Kowal! Ryzykuj! Kowal! Stephen Curry. No, powiedzieli, że nie Stephen. No dobrze, Dariusz Moduski, no. I za 3! Brawo, Kowal! Kowal! Golden State Warriors! Boże. Kowal, jak odjechał. Jak odjechał. I wyznaczasz. Jak Legia za hajs z pucharów. Rzuciłem za 3 jak ten Karabach na Łazienkowskiej. Podobnie, też za 3. Tak, oczywiście. No tak, to jest ten. No dobra, to teraz. A dajmy ten czułko teraz Wojtkowi. Już nie będzie Mioduskiego. Czyli się odwracam. Chyba nie będzie Mioduskiego, to ci chyba bym. Dobra, odwróciłem się. Oj. Oj, trudny. Ciężary. Dziękujemy za czułko. Mogę już? Tak. Gorzej niż Mioduski. Jakiś polityk. Ja szedłem w tym kierunku. Czyli jakiś polityk. Zadajesz pytanie. Czy to jest polityk? Nie. Dziennikarz były, obecny? Były. Tak, były dziennikarz. A nieobecny? Obecny też. Obecny też. Telewizyjny, tak, telewizyjny, radiowy, prasowy? No raczej stawiam na radiowy. Czy go mogę spotkać w redakcji Weszło? Nie. Jak przyjdziesz, to tak. Wiem. Czy to jest Wojtek Kowalczyk? Nie. Nie. Teraz za 3. Ile mam jeszcze? Nie, spokojnie, możesz za 1. No. Jeszcze masz 2 pytania. No. Nie, trzyma jeszcze. Nie, czekaj. Dwa, tak, rzeczywiście. Ale nie możesz jakby, tutaj takie dla wszystkich, że jeśli mówicie od razu imię i nazwisko, to mogę odjąć 3 punkty. Tak, jakbyś teraz strzelał za 3 i nie trafisz, to no. Jest minus 3. Ja dostałem 3 plus, bo mi pomogłeś. Ja też ci pomogłem. Mogę spotkać w redakcji Weszło. Znaczy nie, no było powiedziane, że nie możesz. Że nie mogę, jak przyjdę, to mogę, było tak powiedziane. Czy to jest ktoś, kto prowadzi kanał sportowy? Nie. Jeszcze jedno pytanie. Czy dzisiaj jest sobota? Znaczy nie wiemy, kiedy quiz będzie. No, dzisiaj jest sobota, tak. No i nie wiem już więcej kto, co i jak. Skończyłem pytanie, tak? Tak, teraz musisz strzelić. Tego nazwisko, imię. Tak, tego dziennikarza musisz strzelić, tak. Jak trafisz, to masz plus 1, jak nie trafisz, masz minus 1. Tylko. To jest Danuta Cholecka? Dżingiel? Nie. Panie Wiecki, czy się panu coś nie popierdoliło? Zobaczmy. Jaka była odpowiedź? Wojciech Hadaj. Jedynie go mogę spotkać tutaj w toalecie, bo tam jest lustro. Nie powiedziałem, jak przyjdziesz, to go spotkać w redakcji Weszło. Nie wyłapałem tego. Ale ja szedłem przy pierwszym pytaniu. Znaczy przy pierwszym czułku, tak szedłem właśnie w kierunku. Dlatego zadałem pierwsze pytanie, żeby był dziennikarz. Powiem tak, warto iść tym tropem dalej. Wyznaczysz. No dawaj, to jedziemy z tym teraz. I znowu czułko? Czułko dla Kuby teraz. Zobacz, bo musicie. O, czemu ty kasiłem, nie mam kubidu. No właśnie w tamtą stronę teraz, niech się tam. Pokażmy czułko trzecie. No, można się pomylić, nie? Dziękujemy. Mogę? Tak. No, powiem ci. Czy to osoba związana w przeszłości bądź obecnie z Legią Warszawa? Nie. Nie, zupełnie. Nawet ja to wiem. I nawet wiem, gdzie był, gdzie jest i nawet ja to wiem. A już niewiele wiem o polskiej piłce. Okej.
To będę wszystkim podpowiadał. Czy ta osoba przebywa obecnie w redakcji? Nie. Nie. Ale przebywa w Polsce. Nie Dobrze. Czy to były bądź obecny działacz piłkarski? Nie. Nie. To taki tam. Taki tam. Taki tam. Kopacz. Czyli to, czy to piłkarz? Tak. Tak. Mogę nawet mogę powiedzieć, czy nie mogę? Ale co? Nie, bo no, chcę, chcesz podpowiadać? Tak, chcę podpowiedzieć w sposób taki, wydaje mi się, że to będzie duże ułatwienie. Mogę, czy nie? Nie, lepiej nie. No to nie. Ale nie zgadłby, bo nie, nie zgadłby. Dobra, ale dobra, dobra, dobra. Czy to piłkarz grający w Ekstraklasie? Tak. Tak. Grający, próbujący. Pięć pytań, teraz zatrzymuję. Czy to piłkarz Pogoni Szczecin? Nie. To nie Michał. Kuba wszystko z Pogonią. To nie Michał Kucharczyk. To było szóste czy piąte? Szóste. Jeszcze jedno. Kogo można? Popatrz na mnie i pokojarz. Popatrz na mnie i pokojarz. Nie da rady, nie da rady. Da, ale Kuba jest tak inteligentny, że tylko ja jestem bardziej jeszcze i da radę. Jeszcze powiedz, żeby pomieszał. Popatrz na mnie i pokojarz. Wiesz, że to jest piłkarz. Wiesz, że on próbuje grać. Wiesz, że on jest teraz w Polsce. No musisz wiedzieć. Popatrz na mnie. Albo za dwa, albo pytasz. Wszystko wiesz, tylko masz teraz powiedzieć, kto to jest. Imię ma zajebiste. Dobra. No teraz już, Kuba, albo czar pryska odnośnie taki, twojej inteligencji, piłkarz, albo jest taka, jak myślisz. Taki piłkarz, tylko nie pamiętam, jak się nazywa dokładnie. A ja jak? Musi być imię i nazwisko. Przestań! Musi być imię i nazwisko. Ja się przez samocha piszę. No już jesteś, już widzę, że już dojeżdżasz na Śląsk. Już jesteś tam, tablica z napisem, jedno ze śląskich miast. Ja cię będę co tydzień brał. Tam był kiedyś stadion imienia Adolfa Hitlera. Czy ten piłkarz ma na imię Wojciech? Tak. A ja jak mam? Chciałem cię upewnić, czy to ten trop. Koniec pytań. Tak, powiedz. Przegrałeś, dzięki. Musisz strzelać. Nie wiem, czy jest taki piłkarz. Wojciech Hajda? Tak! No, słuchaj, nikt by ci bardziej nie podpowiedział. Dziękuję. Mógłbyś mi podziękować? Dziękuję serdecznie. No, Wojciech Hajda, piłkarz Górnika Zabrze. Jakbyś nie odpowiedział na to pytanie, no to ja nie wiem, jak ja bym miał ci podpowiedzieć. Utrzymujesz swoją punktację. Oczywiście z wielką pomocą. Ale utrzymujesz, że dostaje punkt? Nie, no był wyznaczony. Aha, czyli w czołku nie ma punktu za nie, jeden, nie tak? Nie, nie. Nie wiem, czy tak było zawsze, ale... Zawsze za dwa, za jeden ja rzucił. Jak idę, no. Ja rzucił za jeden. Rzucił za jeden. Panowie, ja jak idę. Ja idę jak Legia pod rządami Mioduskiego. A bo ty, Wojtek, jeszcze nie wiesz jednej rzeczy? Tu nie można mieć mniej niż dwa punkty. Tak. Ty zostajesz rozstrzelany. Bo zostaniesz legendą tego programu. Dobra, dobrze, że teraz powiedzieliście, a nie jak będę już miał dwa punkty. Bo dwa punkty ma pewien Poznaniak. Wtedy przychodzi Dariusz Mioduski? I cię rozstrzeluje. A może mówi, tak, przepraszam za wszystko, co złego wyrządziłem. Chciałbym, żebyś wrócił do Legii. To jak masz... powiedział, zrobię ci na złość i nie wrócę. To jak masz 12 punktów. Dobra. Jak masz 12 punktów w tym quizie, to obiecuję ci. Przychodzi tutaj Dariusz Mioduski i mówi, że przepraszam za wszystko, co wyrządziłem. Dobra, dobra. Wyznacza Kuba. Jaka to melodia dla Rockiego? Jaka to melodia? I tutaj muszę powiedzieć, że jedna z piosenek jest... Niezwiązana z piłką. Troszeczkę, nie, jakby w momencie powstawania nikt nie myślał, że ona będzie związana z piłką, ale potem okazała się związana z piłką. Także można to połączyć, ale puśćmy pierwszą, jaka to melodia. Yeah.
jak psalm kościelny. Poddaj się. Wy wiecie? Roki, poddaj się. Wy wiecie? Mnie się to kojarzy z hymnem z bojowym reprezentacji Mołdawii. Wiem, że mam jednego bisa, nie wiem, czy jesteście na tego gotowi. Tak, dawaj jeszcze raz. Proszę jeszcze raz. Tak, to jest taka kategoria, gdzie paczul gra. Świniak, wiesz? Jeśli nie skończyłeś Akademii Muzycznej czy Uniwersytetu Muzycznego, nie masz szans. Ale kuba, jak ty wiesz, bo ty jesteś dobry. Skąd? Bo ty się potrzebujesz. Ale tego nie wie nikt. No, nie to, że Kuba i ma Roki. Nikt tego nie wie. Teraz najgorzej, że nie wiadomo, czy to jest akurat, to jest to niezwiązane z piłką, tak? Czy to jest ten... Paweł, to jest związane z piłką, czy nie jest związane z piłką? Daj tą podpowiedź chociaż. Jak powstawało, to nie. Czy to zostało użyte, kiedy było związane z piłką? Czy może to jest z ostatnią drogą jakiegoś człowieka tam na wólce węglowej czy gdzie? No nie wiem, tak. Pierwsze skojarzenie to jest dźwięk takich skrzypiących drzwi. Ale nie wiem. To jest dźwięk kojarzący się z oglądaniem meczu Legii. Pod rzędami? No nie wiem, pewnie właśnie mi się to przypomniało, to koledę, tak, jest taki, oj maluśki, 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 idę w kół, oj maluśki, tak. Oj maluśki, maluśki. Time to say goodbye. No tak. Ojej. A, na pewno łatwo. Tak, tak. Zaśpiewane przez, czy odtworzone po spadku Krakowi na Wiśle Kraków. Nie każe. Puśćmy to. Ja wam powiem. Nie, już nie. Puszczaj. Nie, bo... Szkoda mi tych zwierzątek. Mówię ja mam to. Wizytę u dentysty i przyspieszę. Time to say goodbye. Da, 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 da. Aha, a o teraz bym zgadł. Ja. Kto to znaczy? Ja wyznaczałem. Tak. To poproszę Marcin Najman, licytacja. Marcin Najman, licytacja. Czyli to jest kategoria Wojtek, na której... Musisz... Jak najwięcej odpowiedzi... Znaczy, pokażmy pytanie, to będzie łatwiej wytłumaczyć. Dobrze. No właśnie. Dobrze. My jak najwięcej polskich piłkarzy, którzy ani w imieniu, co? Ani w nazwisku nie mają litery A. O ja. I Boże. Teraz musisz powiedzieć na przykład 17. Czy nie musisz, ale możesz. I wtedy... Ale to ja mam odpowiadać? Nie, każdy, to jest licytacja. No co na więcej? Zostawcie to pytanie. Jeden. Na chwilę. Jeden. Dwa. Wymienię jak najwięcej, nie mają imienia. Dwa. On powiedział dwa. No to ja mówię zero. Trzy. Cztery. I na to jest, żeby wymieniać, w tej kategorii masz minutę. Pięć. Ja cię kręcę, ale idą. Tu trzeba szybko pamiętać gości i szukać. Pięć po raz pierwszy. Pięć po raz drugi. A ja mogę powtórzyć to, co już mówiłem, że zero? Czy minutę mamy na to? Tak. To pasuje. Możesz powiedzieć sześć na przykład. Nie, zero. Trzymam się zero. Sześć, Wojtek? Nie, na razie mam trzech, ale nie będzie sześciu. Czyli pięciu... Słuchaj, nawet chciałem policzyć, na razie z Łazienkowskiej znalazłem, ale idź mi stąd. Pięciu po raz trzeci. Pięciu czy sześciu? Pięciu. Licytację wygrał Roki. Odparam stoper i słucham. Erik Krik. Robert... Ani było polskich, moim zdaniem. Gumny. Polskich. Ale Eric... to jest polski. On gra w Lechu. Erik Krik? Tak. Bo on był złapany, ale minuta mi leci. Dobra. Robert Gumny. Wojciech Szczęsny. Igor Lewczuk. Bartosz Slisz. B-A. Jezus Maria, sorry. Jeden błąd. Dobra. Jeden błąd może być. To jest trudne, to jest. Tak. To zadanie jest bardzo trudne. Kosmicznie trudne. Maciej Rosołek.
Też A. Jezu, co jest? Ja bym... Wojciech Grzyb na przykład. Jezus Maria. Trzeba było iść tak, jakiś taki... Ale on nie gra Dudek. Przecież. Grzyb gra, to kiedyś ale było piłkarzy. Wojciech Hajda. Bo, no, a, to jest. Hajda. No, to jak się tak. Bo dwa. Patrzysz na nazwisko, chcesz tak. Najszybciej i wszyscy... No nie, bo tak, już jak bardzo chciało, trudne. Tak, imię Wojciech trzeba było iść, albo... Paweł, taki... szacun za tak trudne zadanie. Nikt poza tobą by go nie wymyślił. Prawda. Przeleć te nazwiska wszystkie, przecież to jest... Nie, no myślę, że to klucz był, żeby znaleźć sobie nazwisko. Nie, imię. Nie, nazwisko. Imię, no bo zobacz, Roki się w imię Bartosz, wiesz, zawsze, Maciej. Maciej, jakiś tam, wiesz, Wojciech, jakby szedł Wojciecha i szukał Wojciechów jakiś, no to... No tak, no masz rację. Trochę było Wojciech. Grzyb. No tak, no. Ale Kowalczyk już, a, zobacz. No nie, no. W każdym razie, Roki traci punkt. A Rogera Guerreiro byś uznał? A Wojciecha Trochim? Wojciecha Trochima mm, muzyk. No tak, no tak. Widzisz, jak dobrze ci poszło? Znaczy Trochim byś uznał, ale Wojciecha Trochima byś nie uznał. Zobaczmy klasyfikację. Pewien luzik jestem. Cały czas rozpieprza Wojciech Kowalczyk, który rzucił za trzy. To gadaj, Wojciech rzucił za trzy. I wyznacza... Odpowiedzią. Kowal? Mm, nie, Kuba. Ja wyznaczałem do Najmana, a Roki nie odpowiedział, tak jak teraz. No to ty. To ja na Kowala muszę coś dać teraz w takim razie. Do Czarnego Piotrusia może. Czarny Piotruś, Last Dance. Kowal, mam nadzieję, że ta kategoria zostanie przez ciebie jakby szanowana. Który piłkarz istniał i gra w Ekstraklasie? Urwin Nomen, Bierjot Hejot Tobit, Ariot Tona Kuczczedaj, Włodymyr Uszczenko. Który piłkarz istniał i grał w Ekstraklasie? Blerion, przepraszam. Odpowiedź C to pewnie Tomek Kuszczak chciałeś napisać, ale coś ci nie poszło. Ale to są prawdziwe nazwiska, czy to są nie, przeróbki znaczy, nazwisk? Nie. Trzy są fałszywe, jedno jest prawdziwe. To nomen omen Urwin Nomen. Ja zgłosiłem. Za proste musiałoby być. Chyba, że jest proste. Najbardziej kuszący jest Uszczenko, ale kompletnie nie kojarzę. Chyba się zastanawiam, bo ja muszę tą rzecz przyjąć. No dobra, to ja, znaczy ja się nie będę zastanawiał, bo ja chyba sobie wybrałem. Bo to w sumie komplikować sobie życie. Jak ani nie słyszałem o A, ani B, ani o C. Najprościej byłoby i chyba tak trzeba zrobić, że ten D. Wołodymyr jakiś, pewnie nie wiem, czy to Białoruś, czy to jakaś Ukraina, no ale mógł gdzieś tam u nas wpaść. Kuszczedaj, nie no to Hobbit to tak, ale Tobit. Nie no D. A jeszcze latasz. Dobra, ja już pan wybrałem. No dawaj, dawaj, dawaj. Odpowiedź D. D? Wołodymyr Uszczenko. Źle! No widzisz. Bleriot Hejot Tobit. Zobacz, Hobbit. Widzę Fłódź. 97-98. Wcześniej Pogoń Szczecin, potem Lech Poznań. A teraz gdzie? Który bazar? Wraz z reprezentacją Kamerunu wziął udział, do lat 20 wziął udział w młodzieżowych mistrzostwach świata. Jać. Czy w twoim wieku generalnie, 75. Ciekawe, czy grzybiasz. Młodszy. Ależ to dałeś. No, brzmi jak grzybiasz. No. Wyznaczasz. Poproszę tą ostatnią kategorię zasłoniętą. To jest, co to jest? Piłkarz, tynkarz, akrobata. A to te foto. Piłkarz, tynkarz, akrobata dla Wojciecha Hadaja. Dla Wojciecha Hadaja, proszę bardzo. Dzięki, Kuba. Musisz powiedzieć, czy to jest piłkarz, tancerz, piosenkarz, czy polityk? To jest piłkarz, tancerz, to jest... Moment. Znaczy, to nie jest odpowiedź, tylko mówię o skojarzeniu. Kojarzy mi się trochę Steve McManaman. Natomiast to jest nie piłkarz. To jest. Kurde, nazwiska nie pamiętam. Muszę nazwisko, nie, czy wystarczy nie, zawód? To nie jest na pewno piłkarz. To jest albo piosenkarz, albo tancerz. To też nie jest na pewno. To też nie jest na pewno polityk. To na pewno nie jest. Jarosław.
Jaki Jarosław? Nie, nie, to nie jest polityk. Tancerz, piosenkarz. Kurde, nie pamiętam nazwiska, ale dobra. Tancerz, piosenkarz. Tancerz. Dżingla nie puszczamy. Dobrze. Dobrze. Robert Kochanek, tancerz. Robert, no właśnie. No, 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 no. I wyznaczasz teraz. Możesz na siebie. Ja wyznaczam. A kategorie się mogą powtarzać, czy nie? Tak, w każdej kategorii są cztery pytania. Miałeś jakieś propozycje z Tańca z Gwiazdami, czy nie? Ja? Mhm. Tak, odrzuciłem, bo za mało płacili. I dali mi dziewczynę 1,80 m. Nie, no gdzie, no gdzie. Ja jestem tylko znany na swojej ulicy, tak to tam. Jestem z tego znany, że jestem nieznany. Kategoria. Czarny Piotruś. Dobra, niech będzie Wojciech Hadaj. Jak się pompować, to się pompować. Ale dla siebie, czy? I ja wyznaczam kogoś, tak? Albo ale możesz na siebie. Wziąć na siebie i zdobyć i wtedy punkt. Nadrobić punkt. Tak. No to tak robię. Dzięki za podpowiedź, bo chyba wiem coś o sobie. Super. Wojciech Hadaj, ja odpowiadam. Wojciech Hadaj, przygody. Tak. Nigdy nie będzie mistrzem. Komu tak nie już wygrałem, już wygrałem. Nigdy nie będziecie mistrzem, komu tak powiedział Wojciech Hadaj i na razie ma rację i klątwa obowiązuje. Powiedziałem to swoim przyjaciołom z Jagiellonii Białystok. A chciałbyś do tej kamery pozdrowić ich? Pozdrawiam wszystkich bardzo sympatycznych ludzi z Podlasia. Pozdrawiam. Mamy koleżankę teraz z redakcji. Pozdrawiam szczególnie koleżankę z redakcji, która jest z Białegostoku. Bardzo miła dziewczyna. Bardzo miła dziewczyna. Ciechan, walcz. Wojciech Hadaj dostaje punkt i może wyznaczyć dalej. I wyznaczam kategorię czy odpowiadającego? Jedno i drugie. I jedno i drugie. Masz to znowu na siebie. Nie, już nie możesz. No może. Może być drugi raz? Można. Daj, jeśli aha, się odpowiedź, nie może. Zaintrygowało mnie to czułko, to poproszę czułko i odpowie. Ty nie odpowiadasz, Paweł, nie, ty nie bierzesz. Niech odpowie no, Kuba. Nie. Kuba. Musisz się dobrze. Drugie czułko dla Kuby. No i teraz ciekaw jestem, co tużysz. Ciężko. Nie widzę entuzjazmu już, po was. O, Kuba. Mogę? Już mi cię żal, przegrałeś. Czy to osoba związana z piłką nożną? Nie. 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 Okej. Okay. Ale też z opowiadaniem bajek często. Piłkarze często opowiadają bajki, trenerzy często. I ta osoba, o którą cię pytamy, to no, opowiadacz bajek. No tak jak w tej dziedzinie życia musi być. Czy to osoba związana z kulturą? Nie. Ale no, no, ważna dziedzina życia, czy tylko że pełna oszustów. Osoba związana z polityką? Tak. Tak. Dobrze. Nie jest to nikt z rządzących Polską obecnie. No, dlaczego? Czy to osoba opowiadająca się za lewicą? Chyba nie. Nie. Chyba nie, chyba nie. No, nie. Taki bardziej nie. Centrum, nie? Nie ma. Takie nie wiadomo co. No, nie, takie. Takie nie wiadomo co. Na pewno się jasno nie kojarzy z lewicą. Tak. Jakiego polityka taka mógł Paweł tam dać? Pomyśl. Tak. Ja nie znam tych polityków, ja się nie interesuję polityką. Odpowiem każdego. Dzięki. Można podpowiadać, czy nie można, bo nie chcę. Nie, nie. Czy to polityk z Platformy Obywatelskiej? Nie pamiętam. Ja nie pamiętam z jakiej. Chyba nie. Nie. A dajesz jeszcze raz Jerzego Buzka? 5 pytań za tobą. Czy ta osoba zasiadała kiedyś w rządzie? Tak. Tak. I to nie tylko tam jakiś leć poleć, nie tylko leć poleć po zamiata i podnieś rękę na głosowaniu. Poważna. Jeszcze pytanie? Poważna funkcja. Teraz było 6. Czyli jeszcze jedno. Albo za 2 rzucę. Czy ta osoba też skierowała w którymś momencie swojej kariery politycznej samego siebie na politykę taką zagraniczną, bardziej europejską? Tak. Donald Tusk. Jerzy Buzek. Co? Co? Nie!
Nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę. Ale już jak Kuba powiedział, że dał jeszcze raz Jerzego Buzka i po twojej reakcji myślałem, taka, że wywnioskuję. I totalna cisza na taka, wiesz, nagle wszyscy stłamszeni. Pomyślałem sobie o tym Tusku, że mogłeś go dać. I tak jakby to, co mówię, i te pytania jakby kierowały mnie w tę stronę, potwierdzały. Jakbym nie wiedział, to bym pewnie strzelił Buzka. Tak, tak, ale ja bym zobaczył tą reakcję wszystkich, nie, że nagle nastąpiła taka cisza grubowa, jak czy dałeś Buzka, nie, tak. Wyznaczasz, dałeś, Wojtek. Ja? Tak, bo on nie odpowiedział. A. I kategoria i kto odpowiada. Tak, możesz ty inny. Tyle, że już nie dawaj czołka, bo było 4. Dobra, tak, Wojciech, hadaj. I mogę dalej nadrabiać punkty? Tak. I ja. Proszę. Sami mi to podpowiedzieliście. Wojciech Hadaj, przygody. Jaka nacja piłkarzy jest według Wojciecha Hadaja najbardziej fałszywa? Serbowie, Brazylijczycy, Polacy, Argentyńczycy. I ja mogę odpowiedzieć. No musisz, bo ale, dobrze, ale bo się wyznaczyłem, tak. Ale tu jest pytanie, jaka nacja? A mogą być nacje czy nacja? No bo jedna z tych odpowiedzi jest... Dobra, Serbowie. Źle. Powiedziałaś mi, że Brazylijczycy. No właśnie dlatego pytałem, czy mogę dwie wymienić, bo one są prawie łeb w łeb. Niestety. A dlaczego? Panie, czy się panu coś nie popierdoliło? Właśnie to mówię. Przegrać z samym sobą to też jest sztuka, co? Tak, ale ja pamiętam. I dlatego, Paweł, ale dlatego zapytałem, czy mogę, bo to jest dzisiaj Brazylijczycy, jutro Serbowie. Pojutrze Serbowie, pojutrze Brazylijczycy. I to ich całowanie, tych herbów. A to dlatego, tak? Tak. Bo się Brazylijczycy wydają się tacy pogodzą, tak? Takie coś miał kiedyś. Różne przygody, ale to całowanie, a potem ktoś rzuci 10 zł więcej ich aut, to jest między innymi na tym to polega. Radowicz. Jedziemy dalej. Wyznaczasz dalej, ale nie możesz... Już się, dobrze. Marcin Najman. Kolega... To jest ta licytacja. A, no dobra. Dobra. No to już... Marcin Najman, no jedziemy. Wymień jak najmniejszą liczbę piłkarzy Manchester City w meczu przeciwko Lechowi Poznań w Poznaniu. 3. 4. Wymień jak największą liczbę piłkarzy Manchester City. 0. Trzy. Kuba, ile powiedziałeś? 4. 4. Ty powiedziałeś? Nie, Kuba powiedział 4. 4? Nie, żadnego, nie znam się na tym. Dobra, 5 zaryzykuję. 5? Pas. 5 po raz pierwszy. Kuba, jak mnie podpuszcza dzisiaj. Kowal po raz pierwszy. Po prostu zacząłem sobie ich czekać, że co wspominać. Nie, 6 nie znajdę. 5 po raz drugi, 5 po raz trzeci. Roki zaczyna. Pierwszy raz Polek, przypomnijmy. Mecz w Poznaniu, tak? Mecz w Poznaniu, lecimy. Adebayor? Vincent Kompany? Tak. Dedrick Boyata? Tak. Kto? James Milner? Tak. Shay Given? Tak. Bardzo łatwo. Roki, zaimponowałeś mi kolejny raz. Pamiętałem tego Boyatę, bo on tam zawalił przy tym golu Arboledy. To jest taki piłkarz, który nie kojarzy się z Manchesterem City, ale no tam, jak gdyby on wybijał piłkę i nastrzelił Arboledę i z tego padł gol. Całkiem sympatyczna paczka. Był Given, Richards, Boyata, Lescott w pierwszym składzie. Bridge, Wright Phillips, Vieira w ogóle grał tam, Patrick Vieira. Pablo Zabaleta, Milner, Adam Johnson, potem skazany, Emmanuel Adebayor. Także myślę, że skład porównywalny do dzisiejszych rywali Lecha w Lidze Europy, nawet jeśli nie lepszy. W niektórych miejscach wyznaczysz. To może. Niezłą informację dostałem. Od Wojtka Pieli. Jest w kadrze meczowej, więc szansa na debiut. Wojtek Piela w KTS-ie? W kadrze meczowej? Nie. To może. Jaka to melodia dla Kuby? Jaka to melodia? Jakub Białek, który ostatnio zgadł 3 czy 2? 2. Dwa na... Dwie melodie zgadłeś? Tak. Takie właśnie zafałszowane? Właśnie takie. Jakie zafałszowane? Poprosimy. Te wycie tak zwane. Mogę iść do ubikacji. Dobra.
końcówka była piękna. Potrzebujesz bisu? Jakby ktoś umierał. Koniecznie bis, dawaj. Myślę, że po jednej nutce nie odgadnę. Nie mam nawet cienia podejrzenia, co to może być. Ostatnio chociaż w hymny klubowe szedłeś, to było takie łatwiejsze do zidentyfikowania. To nie był sen w Warszawie. To nie był sen w Warszawie, to prawda. Będzie... Dawaj, jeszcze raz jedźmy z tym. Poprosimy. Chciałem zobaczyć, jak Paweł to nagrywa. Tam proces powstawania. Siedzi w pokoju gdzieś tam. Normalnie czuję się, jakbym w kościele gdzieś był. I sąsiedzi chcą, Jezus, znowu. Bo nie wiem, czy pewnie nie wiecie, no bo skąd macie wiedzieć. My mamy u góry sąsiadkę śpiewaczkę. Tak. I ona wczoraj z Kubą siedzieliśmy, oglądaliśmy mecz Rakowa z Wisłą Płock. Ona w piątek o 20 napierdzielała. Ale tu mówisz o redakcyjnym budynku? Tak. Nie słyszałeś nigdy? Nigdy. Nie, no siedzi. Właśnie centralnie nad studiem radiowym. Ale oczywiście gorzej śpiewa niż ja. No bo nie ma autotuna. No tak. No. Sylwia Grzeszczak, Małe Rzeczy. Sen o Warszawie. Naprawdę? Co? No posłuchajcie, poszukajcie. Ja już widziałem, jak to no. Się uśmiechnął. Ale to ja znowu dałem ciała. Nad Wisłański świt. Już dziś no powiedziałem, na pewno nie sen o Warszawie. Zobaczysz jak przywita cię. No teraz wie. Ale teraz już rozszyfrowałem, ale mówię do Kuby. Przecież to nie jest sen o Warszawie, a Kuba mówi, no nie jest. We szlaki Niemen spaczula się z tobą. Człowieku, no coś to. Zastrzelony jest to. Bardzo trudna konkurencja, bardzo prawda? Trudna kategoria. To musimy dozować chyba te na... Takie golki. Dobra, to zrozumiemy. To na razie nie dam nikomu jaka to melodia. Dam może... Czułko już były wszystkie, tak? Tak, tak. To może piłkarz, tancerz, murarz dla Kowala. Piłkarz, tancerz, murarz. Aktor. O, wiem, ja wiem. Ja wiem. Wiem, kto to jest. Piłkarz, tancerz. Bardzo dobrze wiem i szkoda, że nie mogę sobie punktów nadrobić. Wiem. Tak byś nie nadrobił, tylko byś utrzymał. Podpowiadamy czy nie? Nie, nie podpowiadaj, bo nie, tak... Nie, no, nie, podpowiadam. Wiadomo, że to nie będzie polityk, no bo jest za chudy, no przecież... musiała być chyba bardziej obżarta, nie? No to jak, to już na polityka nie już odpadamy. Tak, ale to jest albo... Nie podpowiadamy, no... Piłkarz za chudy. To jest piosenkarz, tancerz, piłkarz, ale ja wiem, kto to jest. No nawet z nazwiska. Ja mówię piłkarz. Ale nawet z nazwiska. A ja piosenkarzy nie znam, to mówię, że piłkarz. To powiedz. Ja? No. Srna Kneżewicz. Tak. O. Legia Warszawa. Przyszedł z Partizana Belgrad jako nieprawdopodobnie ale zdolny obrońca. No, ale ty mówiłeś, że on tak podchodzi do Legii, że on tutaj będzie rozwalał. To Antolowicz, tak. Ale, ale też mówiłeś o skrzydłach. Tak, oni wszyscy na początku rozwalają, dopóki później nie. A poczekaj, to ja trafiłem, czy to piłkarz, tak, czy tancerz? Tak, czy to piłkarz. Srna Kneżewicz. Ale nie, bo może być tancerz. W Warszawie to bardziej tancerz. No właśnie, no właśnie, dlatego mówię, Wojtek, to jest zaciąg tak zwany truskawkowy. Nowy stadion, nowe cele, jedz truskawki i zostań cfelem. A lubiłeś go? Lubiłem go. On był taki tam... Tak, raczej go lubiłem, natomiast on zaczął się zachowywać już tak... Już tak się zaczął olewczo zachowywać, no jak go do drugiej drużyny przesunęli i tak dalej. Ale śmiejecie się. Hasło, nowy stadion, nowe cele. Jedz truskawki, zostań cfelem. To wymyślili kibice, bo wtedy narastał konflikt z ITI. I była kampania truskawkowa, tam chyba Olaf Lubaszenko, chyba Andrzej Strejlał. Tak, jadł truskawki. Jadł truskawki i tak, tak jakby szczytował. No i gówno z tego wszystkiego wyszło, nawet nie było wytrysku. Chciałeś mnie do programu? To mnie kurwa masz.
Prosiłem, Paweł, zastanów się, strzelasz sobie w kolano, ucinasz sobie worek mosznowy. Co ty robisz, zapraszając mnie do programu? Wojtek, przyjdź, pociągniesz ten program, jesteś kozakiem. No to kurwa masz kozaka. Wojtek odpowiedział poprawnie. Chciałeś, masz. Mioduski chciał Legię, ma Legię. No dobra. Jak tam? No. Będziecie paczki przynosić. Dobra, dawać, dawać dla Wojtka czarnego Piotrusia. Dla mnie? Mhm. Czarny Piotruś, dla ciebie. A nie było tej kategorii jeszcze dziś? Była. Była. To ja nie trafiłem, to są te nazwiska, to są te popieprzone nazwiska. A, ten Knerzewicz teraz co był, a nie, wcześniej nie. Ten... To Knerzewicz był na twarzy, ale tam, o tu, który... Piłkarz istniał i grał jak czeka. Koryntas Frapewicius, Orgadis Boygadis, Algimantas Mackiewicius. Radowicius Pasmantolicius Lecącus Fujusius. No to ja odpowiedzieć? No. Jest moment, a ile mam czasu? Minut? Nie, może się zastanawiać. Który piłkarz istniał i grał w ekstraklasie? Powinno być w zajebistej ekstraklasie. Koryntas Nie mogę przestać myśleć. Frapewicius Orgadis Orgasmus Algimantas Mackiewicius Radowicius i Pasmantolicius. Ja pierniczę. A, B, C, D. Kojarzy mi się, tylko nie wiem, czy on grał w Polonii, czy on grał w Jagiellonii. Pozdrawiam. Algimantas Mackiewicius, Litwin. Odpowiedziałem. To jest twoja odpowiedź? Tak. Dobrze! No to widzisz. Wiesz? Bo ja się kiedyś bardzo interesowałem piłką. Kiedyś. Dopóki nie poznałem Mioduskiego. Utrzymujesz swoją punktację, w ogóle zobaczmy ją. Czy Kowal dalej ma? Ale dlaczego ja nie zdobywam punktów? No przecież dobrze odpowiedziałem. Mam cały czas, jestem w czarnej dupie, 8 punktów. Zdobywasz punkty tylko za kategorię, gdzie są przyznawane. Na siebie. Albo jak na siebie bierzesz. Bo wziąłeś ostatnio na siebie, a potem wziąłeś odpowiedziałem. Dobra, niech wam będzie. A możesz teraz na siebie wziąć. Ale znowu mam Wojciecha Hadaja podać? Jeszcze są pytania z Wojciecha Hadaja? Jeszcze jest. Chyba jeszcze jest. Wojciech Hadaj odpowiada, Wojciech Hadaj. Jak walczyć, to do końca. Na Legii śpiewają często taką piosenkę. Nie poddawaj się, ukochana mama. Danda, według Wojciecha Hadaja to drużyna z Fiuta, drużyna 11 kalafiorów, drużyna pipek i włóczykijów, drużyna wykastrowana. Ja tak powiedziałem? Jedną z tych rzeczy, prawdopodobnie wszystkich z tych rzeczy, ale jedną powiedziałeś publicznie. Nie, no to jestem idiotą. Jestem aż takim kretynem, żeby takich słów używać? Paweł, dziękuję ci, że wreszcie sam siebie poznałem. Ale może było 11 kalafiorów. No, kalafior to taki bardzo uważam, że znając siebie, chociaż trochę znając siebie, to jest odpowiedź... Mogę chwilę jeszcze? Mogę? Mhm. Drużyna Świata, drużyna 11 kalafiorów, drużyna pipek i włóczykijów, drużyna wykastrowana. Może tak sobie, wiesz, nie, zobrazuj sobie. Powiedz, nie przedłużajmy. A. Drużyna z Fiuta. Tak. Tak jest. Znam siebie trochę. Znam tak drużyna z Fiuta. Ale dlaczego tak właściwie? No bo z Fiuta. Aha. To wszystko jasne. No plus jak... jeden punkt. Teraz mam już 9, nie, tak, nie 8. Tak. Jest. I wyznaczasz dalej. Ja wyznaczam dalej. Dobra, to uwaga. Kategorie i odpowiadającego. Tak. No już na siebie, tylko że już zwracam nie masz... uwagę. Rybusy. Uh-huh. Odpowiada redaktor naczelny weszło.com Mateusz Rokuszewski. Nie, wszyscy, tutaj wszyscy. Rybusy powiem. Dla wszystkich. No dobra. Ty możesz, też możesz odpowiadać. Dobra. I mogę zdobyć punkt. Tak, to pierwszy. Rybusy. Ten rybusy. Macieje Rybusy. Kto pierwszy, ten lepszy. Zły dotyk. Przecież nas zdejmą. Ja powiedziałem zły dotyk. Źle. A będę mu później opowiedzieć a propos dowcip, czy zdejmą nas już wtedy na pewno? Trochę się boję. No ja już powiedziałem odpowiedź. Słowo. Teraz wy, tak? Czy jak? Ja możesz dalej próbować. Nie, już się przestraszyłem. A mogę naprawdę? Zamiatamy pod dywan. Możesz teraz powiedzieć do osób, jak oni nie wiedzą. W
boję się, naprawdę. Naprawdę, bo nie, nie powiem. Nawet ja nie wiem, nie, nie, nie. A to jest jakiś z księdzem do... Tak. A to jest postać jakaś? Czy... Ręka Boga. Piłkarz. Piłkarz, tak? Cieszę się, że Wojtka Pilgrim nie ma. Kurwa, zapomniałem, jak ten aktor się nazywa, taki prosty. To jest papież ten, Adamczyk. No tak, no wiem. To jest papież. No bo grał papieża przecież. No nie jest papieżem, tylko... Ale wszystko przed nim. Czego on nie grał? Rapanowie, 30 sekund. A co ta kreska oznacza w środku? Łamane. Jakby jest część. Ja, okej. Okay. Pewnie nazwisko znam gościa, kuźwa, nie... Hubert Adamczyk? Nie, dlaczego Hubert Adamczyk? Nie wiem, coś chciałem strzelić. Realizatorka wie? Nie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nie znam imienia, ale pewnie to będzie ten bezpalec, kuźwa, tam gdzieś tego. Karol Linety. Czemu? Co? Karol Wojtyła, linia, ty. Ojej, Jezus Maria. Kompletnie. Przecież cały dzień siedzielibyśmy do tego jedosza. Tak. Paweł jutro pojawił się na Lidze Minus, a my dalej byśmy tutaj. Człowieku. Wyznaczasz. Ja wyznaczam. Kategoria? Da, rybusy dalej. Rybusy dalej. Spodobało mi się to. Zobaczymy. Rybusy. I kto odpowiada? Wszyscy. A, wszyscy. No tak, zapomniałem. A to możesz żart o księdzu powiedzieć. Nie, 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 nie. Jerzy Góra? Nie. Natomiast Jerzy jest dobrą częścią. Jerzy Waleczna Skała. Nie. Jerzy Fiotowski. Nie. Znaczy Góra ci się skojarzyły z Fiotowski. Często pada to nazwisko tutaj w naszym programie, więc uznałem, że może jakoś to powiązałeś. Jerzy Brzęczek. Nie. Czy wie... Jerzy... Twoją głupotą to nie wiem, co bym mówił. Jerzy Engel, no właśnie. A to kto pierwszy wtedy? A dobra, no to... No to Kowal. No ale nie, no, ja mówię tak z taką twoją głupotą, tylko nie wiem, skąd tam Engel, no ale... Jerzy Engel. Ale nie, no to... Wiecie dlaczego? Bo to jest Engelberg. Nie wiedzieliśmy, że to jest Engelberg. Po prostu strzelaliśmy każdy... Jerzego kto znał, to nie... Znaczy, to wiesz, Kowalowi. Bo no, ja tylko dokończyłem, jak on powiedział a nie miałem no ja tego skojarzenia. Wiem, czy to jest za głupota, z czym to się może skojarzyć Engel. Punkt dla Kowala. I wyznaczę. No Engelberg. No to dawać te rybusy, jest jeszcze jeden? Tak. To dawać. Musi wystrzelać z tych rybusów. Wojciech Hadek? Wojciech Stawowy. Wojciech Stawowy. Czemu Hadek? Nie wiem. To jest a swoimi skojarzeniami wiesz. Tak. Brawo Kuba. Wyznaczasz. Dobra, biorę jeden na jeden z Kowalem. O, tak jest! Jeden na jeden nie było jeszcze? Nie w było. Końcu. A no właśnie, jeszcze to głupota. Głupota. Napisz na kartce papieru, jak najwięcej razy Dariusz Miaduszki nie ponosi konsekwencji na wyniki w Europie w ciągu 90 sekund. Jak czytelne musi to być? Tak, że on to czytał. Sprawdzę, czy pisze. I czas wystartujesz, czy już ruszył? Tak, wystartuje czas. Na 3, 2, 1 start. A możemy, bo ja muszę ten, co tam napisać. Ale Dariusz Mianuszki nie ponosi i ty masz to... odpowiedzialności za wyniki w Europie. I masz to rozczytać? Tak. Konsekwencje. Konsekwencje. Wystartuj ich. No czekaj, jeszcze nie pisz. Kuba, co to napisałem? No już, Kuba, napisałeś się brak. Moment. 3. Szkoda, że właśnie Hadek nie bierze udziału w takim. Nie ja mam taką kartkę przy sobie. No nie przeszłoby to przez długopis. Dariusz Mioduszki nie ponosi konsekwencji za wyniki w Europie. 3, 4. 90 sekund. Tak. Bardzo nieprawdziwe zdanie. I dlatego długopisy się zacinają. Kuba, nie to miałeś. Ile jeszcze? 55 sekund.
Jeszcze mi ręka boli. Mianowickiego głowa. Dobra, koło się poddał. Ile masz? 4. Ja mam 4. No ja, ale ja piszę z systemem. Ja Kowal ma 4, ale nie na temat. Mogę kamerę na mnie? Chyba 4 razy napisał, Dariusz Mielucki jest najlepszy. 4 razy skłamał. Skróciłem sobie, no. A miałeś napisać, Dariusz Mielucki nie ponosi odpowiedzialności za... No to do jedna wchodzi. A ty ile masz? Ja mam 1 całe. Jakie jedno całe? Chcesz pokazać? Naprawdę przez 55 sekund napisałeś raz? Ale zobacz, bo ja systemem robiłem. Najpierw pisałem Dariusz, tak? No ja też, potem ja Mioduski, ja... potem nie, potem Podosi. Ja to samo, najpierw jedno na prawie, jest. Najpierw... Kuba, i powinieneś zostać Dariusz, najpierw Mioduski, potem i nie, i zostać. I kropkę. I zostać przy tym. Nie, ja to samo. Dariusz Mioduski, nie! I 2 punkty Jakub Białek, punkt traci Kowal, który tutaj... Poddał walkowerem. Jak, no 4 razy, no. Ale nie na temat. No jak nie na temat, no. Że nie podnosi, to znaczy, że jest najlepszy. Wyznaczy Jakub Jak. To dajmy... Off topic dla Rokiego. Off topic? Mateusz, co to takiego, bo tego nie było też. No poza piłką nożną. Aha. Inne dziedziny życia? Wiem 5 filmów, w których grał Tomasz Karol. O kurde. O, a seriale też liczą? Nie, filmy. Jakbyś seriale wymieniał, to by powiedział, że w 5 odcinkach grał i by było. Jezus, mama, on grał we wszystkich. No to powiedz wszystko. Po to. Ja jeden kojarzę. A masz jeden. Tylko powiedz 5. Co? Jeden kojarzę film, tak na szybko, jeden. No, to chyba za 3 części było. Tak. Tak, tak. No to w tym bardzo kierunku... popularny film, bardzo... Ciacho. Tak. Nie o tym myślałem, ale dobra, niech będzie. A w tym kierunku też bym poszedł. Znaczy, to ja, tak. Ja w tym momencie bym już zamknął, bo ja bym wiedział. No nie, no to teraz to i tak, tak. No bo... Listy do M. Listy do M 2. 3, 4, 5. Czekaj, były 3? Były. Była 3 to część. Listy do porady na zdrady. Żydula. To nie jest film. Wiem, że poradno, no podejrzewam, że tak. Czy masz 4? Porady na zdrady, ja pierdolę. Dawaj, Roki, dalej jedziesz. No jeszcze brakuje ci chyba, czy nie? No, zagrał Tymka w poradach na zdrady. No jeszcze jednego mi brakuje. Czy listy do M miały 3. część? To jest ciekawe pytanie. Już produkują? A, Kacwawa. Tak. Listy miały 3. część, a teraz do kim wchodzi 4. A jeszcze której też zagrał. Jeszcze Testosteron. Tak. I tu akurat miał spoko rolę, chociaż Paweł nie ceni tego filmu. Nie ceni, bo nie jest zabawny. Ale dobrze odpowiedziałeś, utrzymujesz swoją punktację i wyznaczasz. Najbardziej jestem dumny, nie ukrywam, porady na zdrady. Wyciągnąłem to gdzieś tam zza kołnierza, dostałem taką wysoką piłkę. Może wezmę na siebie, bo muszę odrobić. Piłkarz, murarz. Tynkarz. Piłkarz, murarz. Piłkarz, murarz, tynkarz. Prezes. Tyczkarz. Cie! A to jest tak, że jak już coś było, na przykład był tancerz, to nie może być drugi raz tancerz? Biorąc pod uwagę ostatni odcinek, może być. Może być drugi raz, tak? Jeszcze drugiego nie oglądamy do końca. Kompletnie nie mam pojęcia, kto to jest. Kurczę, no to mi pasuje najbardziej taka opcja random z neta. Mnie pasuje najbardziej taka opcja, że lubi wypić. Srnak Nyrzewicz. Po miesiącu w Białymstoku. Ale byłych piłkarzy też liczymy, tak? Tak. Właśnie, kurczę. Kojarzy mi się z jakimś byłym piłkarzem. Angielskim, lubiącym whisky. Nie, jak mi właśnie, z, tak jak mówił Tomasz Hajt, to z typowym Jugolem. A mnie z Angolem. Bo no, na tancerza czy piosenkarza to jednak... Mnie też takim, nie? Taki wyszedł środkowy obrońca z angielskiej szatni, tak. Opędzlował karatę browaru i tak. Mówi, gramy. Ale ten garnitur z drugiej strony. Bo jadą na oficjalny mecz, będą lecieć samolotem. A, bo to było jakieś losowanie. Ale on ma też takie... W Anglii w gajerkach muszą chodzić. To ma wiecie. Taką opaskę też z tyłu. Ale inna polityka też ma udane. Dobra, polityk. Nie?
premier Słowacji. No, mówię, czyli polityk. Tak, no, czyli wiesz, że na ryjna polityka też ma taki, wiesz. Jaki dostaje punkt? Wiedziałem, że nie tancerz i nie piosenkarz, bo nie ta facjata. Chociaż piosenkarze też czasami są tacy nie... Potwory. No nie, nie wiem. Zresztą... No co? No to musiał być taki starszego pokolenia. Tak. Wyznaczę roki. Dobra, to może... Punkt dajcie mu, na siebie wziął. Tak, i dał punkt, dostaje punkt. To może Czarny Piotruś dla... Dla albo off-topic dla Kuby. Off-topic dla Kuby. Ekstra. Jarosław Pasza, Kamil Lee, Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak. Kto ma ile lajków na Facebooku? O ran, ja cię. I to musi w całą czwórkę przypasować? Tak. Do tych danych? Ja cię. To mi dowaliłeś. Dobra, kto może być najmniej? I na końcu musisz powiedzieć to, co ci mówiłem. Paradoksalnie Grosicki jest całkiem lubiany, ale tylko w Polsce. Krychowiak może mieć z Rosji, z Hiszpanii, z Francji dużo lajków. Grosicki też grał we Francji i w Anglii. No, w Turcji, ale nie był tam tak lubiany. I, nie był i, tam i we Francji też był, tak? Ale wiesz, co w Turcji się dzieje z kibicami w internecie? Ale to było dawno. Kamil. Przecież wtedy nie było internetu. Kontu, byś się Beszik też. Kuba, pamiętaj, że Grosik to i Białystok, Podlasie i Szczecin. A oni też mają Facebooki, wbrew temu, co się i Krupierzy. Ten Pasza, kurde, bywa dużo chyba, bo on jest znany taki w tym świecie internetowym. To jest ten Counter-Strike'a, nie? Nie wiem. Chyba tak. Dobra, to tak. Na pierwszym miejscu daje Paszę 800. Źle. No. Grzegorz Krychowiak 800, Kamil Grosicki 500, Kamil Lik 370, Jarosław Pasza 760. A możesz teraz powiedzieć to, co miałeś powiedzieć. A, że to jest bardziej... fajnie, że wiedział, co ma powiedzieć. Że to jest bardziej pytanie na Eweszło. Eweszło.pl. Quiz dla laików, zapraszamy, możecie odwiedzać. A nam proszę dać spokój. Tak, nawet musicie. Kuba, miałeś to odegrać. Kuba, no! Zapomniałem, że to przy tym Kuba, pytaniu. Zagraj to! Paweł to reżyserował przed programem i to miałoby wyglądać tak, że Kuba wstaje. Wypadł z tym na Eweszło. Ale ja myślałem, że to będzie takie całe pytanie esportowe. No co, a jakie jest? No to był tylko ten Jarosław. No zagraj to! Wypadł z tym na Eweszło. PL! Powtórz. Wypas tam na eweszło.pl. Quiz dla laików. Quiz dla laików. Całość. Wypas tam na eweszło.pl. Quiz dla laików tam będzie. Tak. Zapraszamy. Dobrze, widzisz, też to potrafić. I wyznacza roki. To może teraz Czarny Piotruś dla Kowala. Last Dance, Czarny Piotruś, Kowal. Być może ostatni raz odpowiadasz na takie pytanie. Noel... Sik Hosana, Gael Hosiksona, Joel Sanki Socha, Duel Max. Widzę, że u tych pierwszych trzech poprzestawiałeś wszystkie. To jest ten sam? Tylko z innego ojca. Dobra, nie wiem. Czy odpowiedź co z sankami? Sanki. Nie no, może nie, sanki i sochy. Idzie zima. Sanki sochy. Najprościej byłoby dać tego Maxa, no ale no, nie, tutaj... Za proste by było. Tak, chociaż wiesz, niech go pamiętać, że są takie, że najprościej trzeba tak, te, wiesz, kopnąć w to, nie? Żadnego nie znam, no ale teraz tak, co on mi tu pozmieniał, tak? Sikosana, Hosiksona, Sanki, Socha. Koń, wiedział, że ty japoński znasz. I taki chyba tybetański. Najlepiej, że wiesz, oni takie mają imiona japońskie. Noel, Gael, Joel, kuźma. No Joel to najbardziej japoński. No i Noel i Gael Morfis. Joel Valencia to... I Duel jest fajny. Joel Chibamba. Duel też Duel, jest. Duel, tak, te imiona też są tak, tak fajnie, nie? To sobie... Jej, który to... Maxiora żadnego nie słyszałem. Ale nie, no musiał być jakiś. A o tych wcześniejszych słyszałeś? No, też nie. Dlatego muszę, wiesz, no tutaj. Dobra, odpuszczę te sanki, bo mi się wydaje, że no, jakiś gościu z sankami to mu skojarzył, by było trochę.
Nie no, Gael. 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 Dawaj tego Noela Sikhosana. Sikhosana. Noel Sikhosana, tak? Tak. Dobrze! Brawo! O kurde! Ale poszedł! Poszedł! Wisła Kraków, 90-91. Jeden mecz. Jeden mecz czy 5 minut w jednym meczu? Ale nagrał się. To nie 5 minut. Wcześniej Jozmo Kosmos. Patrz, ma 5 minut. Potem Wits University. Ma jeden występ więcej. Potem Kabwe Warriors, a potem Dynamo z FC. Ma jeden występ więcej od ciebie w Ekstraklasie. A widzisz, a ma cały program dla siebie. No dobra. Wyznaczasz. Utrzymujesz punkt. Tak, dawno nie było. Ile tam zostało? Oni zasnęli. Tak. 10 pytań. No dobra, czyli czas najwyższy, żeby się Wojciech Hadaj przedstawił na zasadzie słuchu muzycznego. Dajcie. Jaka to melodia? Wojciech Hadaj. Mogę prosić o drugą szansę? Tak, tak. Nic nie zmieni, ale na czas. To będzie na Twitterze. To nie jest Warszawa. I co to jest za melodia, tak? Związana z piłką nożną, tak? Tak. Czy nikt nie zgadza jeszcze chyba? Wokalizy. Pamiętaj, to może być jakiś hymn klubowy albo... A mógłbyś Paweł po swojemu zanucić? Bo jak Seno Warszawie po swojemu nuciłeś, to wtedy już wiedziałem, że to Seno Warszawie. Mogę odpowiedzieć? Mhm. Nie wiem. A to zespół czy wokalista? Moja odpowiedź brzmi, nie wiem, czy to zespół, czy nie, to wokalista. Zespół, wiem, tytuł piosenki. To jest odpowiedź, tytuł tej piosenki jest, nie wiem. A wy wiecie? Tak, na pewno. Oceana Endless Summer, hymn Euro 2020. No teraz wiemy. No, ale teraz wiemy. Chyba najtrudniejsza konkurencja. No przecież on mówi, jak takie wycie, to daj spokój. No przecież tutaj. Ja nie wiem, jak Kuba to w ogóle odgadł. To jest możliwe? No jest możliwe, bo odgadł, tak? Kuba jest równie chory, co ja. Czy razem nagrywaliście? Wtedy miałem Górnika Łęczna i hymn Arki. Górnik Łęczna, ale Lubelszczyzna jest wdzięczna. No ale tutaj przy tym wyciu mogłeś też tego Górnika Łęczna podejść, nie? Tak. Że tego pierdzenie w ten słoik. Nie... Jakie pierdzenie? Co pierdzenie? No w ten, nie wiem, w czym ty nagrywasz to. W domu. W telefonie. W kiblu. W muszle klozetową. Wyznaczasz. Co tutaj tego? No dobra, dajcie tego. Jest jeszcze ten murarz? Jest. No to dla Kuby Białka, murarza. Kuba Białek. No. Piłkarz, tancerz. Murarz, tynkarz czy polityk? Z twarzy jest podobny zupełnie do nikogo, jak mawia klasyk. Tak, jakby był piłkarzem, by wyglądał trochę lepiej. Taki, no, byłby, uważna, taki bardziej... Kości jarzmowe by mu bardziej się uwidaczniały. Tak, jakiś taki bardziej zadbany by był, moim zdaniem. Polityk, myślę, że lepiej byłby ubrany. Więc rozważam pomiędzy tancerzem a piosenkarzem. Ale pomyśl, że jakby to by był piosenkarz, to byś go raczej znał. Chyba, że jest jakimś piosenkarzem gdzieś tam. Ostatnio dałem taki opcję. Jak mi dał gościa piosenkarza, który wygrał w 90-tych latach... W jakich? W 2009? Jakąś tą... Eurowizję tą dla dzieci. Ze Stonii. Tak, ze Stonii. Z Norwegii! To jest wszystko jedno, no. Człowiek. Prawie to samo. Aleksander Rybak, na pewno kojarzysz. Tak, na pewno, no. No, fajnie śpiewał. Wojtek zna wszystkie jego filmy. Tak, tak, tak. It was fairy tale. O, no właśnie, tak.
Czyli piosenkarz albo tancerz? Stawiam na tancerza. A. Jest to Sisi. Były piłkarz Lecha Poznań. O cholera! A to Sisi. Ale rzeczywiście nie wygląda na piłkarza. No i kolega Dawida Silwy. To ci muszę przyznać rację. No i jak grał w Ekstraklasie, to też nie wyglądał na piłkarza. Tak. Kowal, już nie musisz pisać, że daliśmy do skinu ponosić konsekwencje. Nie widzisz, co skreślam? A, że jest najlepszy. Nie, no to ostatnio tylko. Wyznaczasz. Dawaj ten. Pokażcie tą tabelę, bo nie mam tutaj nominować. Nie, już nie, ja ci nie grożę, to już mnie możesz... Dawaj na Rokiego ten off topic cały. Zobaczymy, co to jest, może będzie tak trudne, jak Kuba miał. Co jest Little Austin? Ale prost. Ja wiem. Pizdu. Ja wiem. Bo wbrew pozorom nie jest to... Nie, nie, ani to drugie też nie jest. Takie miasteczko, takie tam. Taki australijski pomiechówek. Nie, no, teraz nie wiem, czy nie pomylę Kanady z Australią, ale wydaje mi się, że... Bo jak gdyby pierwsze skojarzenie zawsze jest Sydney, a to ja nie wiem, że to jest podchwytliwe. To nie jest Sydney. Nie. Ja jesteś straszny. A może to Sydney? To już za dużo podpowiedzi dałeś. A może to Toronto, chociaż to nie w Australii? Nie, to Canberra. Tak. Okay. Tak, kozak jesteś. Ja bym zawsze byłem dobry w stolice, bo ja tak jest z piłki nożnej, tak? Ja też. Tylko, że w europejskiej bardziej. Ja też bardzo dobry byłem. Jedyna rzecz, jaką jest, w jakiej jestem dobry, to to. Utrzymujesz swoje punkty. Dobrze znaczysz. No to jeden na jeden z Kowalem. Jeden na jeden z Wojciechem Kraczkiem. No i teraz będziesz, nie mów, że będę musiał coś zapisać, bo jest zasuwa potem długopis. Nie. Wygrać zakład z prowadzącym. Poproszę o pierwszą planszę z zagadką. Przy użyciu trzech prostych kresek musicie zrobić z tego rysunku pułapkę na myszy. Wiem. Wiesz? Tak, trzech prostych. Tak. Do pierwszej, znaczy z pierwszej dwie kreski jest K. W środku jest O i na końcu jest T. Ja, tak. Brawo, zobaczmy to! Tak jest! Brawo! Kowal! Mam w domu kota, to nie ma pyszy, ale mam kota. Dwa punkty Kowal, punkt traci Roki. Co za wybitny gość. Zobaczmy, jak Kowal odskoczył. No już, nie dogoni. Sześć pytań chyba do końca. Nie Kowal dogoni. Ma wszystkie karty w grze i wyznacza. Ale dzisiaj kot mój się nażre. Dobrze, mam kota. No dobra, co tam mamy? Tak, nie... Są rybusy? Nie ma już. Nie ma. Nie ma czołka. Najman. A może jeszcze jest jeden rybus? Nie, chyba nie ma. Nie, jeden na jeden, razy dwa. Dla Wojtka! Trzy. Jeden na jeden? No, nie, dwa razy. Dwa razy było już. Dwa razy, tak. To ten off topic może dla... A dla Wojtka. Wojciech Hadaj, przygotujmy jingla. Może będzie miał tak łatwo jak kroki. Z kategorii off topic. Ile osób wygrało milion w polskich milionerach? Jest jakiś wybór, czy po prostu konkretna odpowiedź? No konkretna. No, znaczy tak, co ja gadam. No i margines błędu powinien być. Słucham? No właśnie chodziło mi o margines błędu, to chciałem powiedzieć. Nie ma, Paweł? Nie. A mogę to pytanie jeszcze raz, bo zapomniałem. Ile osób wygrało milion w polskich milionerach, nie mylić z lotto. Jedna. No nie, Wojtek, więcej. To teraz mi mówisz. Ile, dwie? Trzy. Trzy, aż? Panie Polski, czy się panu coś nie popierdoliło? Zapominam o tym zawsze. No. Trzy, cztery, na pewno nie jedna. Pewne ostatnie miejsce, dzięki panowie. Tracisz punkt, czy jeszcze, ja wyznaczam. Czy jeszcze, nie, bo nie odpowiedziałeś. Tak, tak. Czy jest jeszcze Wojciech Hadaj? Nie ma. Co jeszcze mamy? Skończyliśmy. No jeden na jeden są dwa. Jeden na jeden, Czarny Piotruś, Najmany dwa i zagadka muzyczna. Jeszcze jest muzyczka, ale tą muzyczkę zostawimy na koniec. No dobra. Dobra, dajmy tego Najmana. Spójrzmy. Dla wszystkich. Dajmy Najmana. Może pięć nawet, a nawet nie jeden.
Wymień jak największą liczbę selekcjonerów w seniorskiej reprezentacji Polski. Jeden. Pięć. I tutaj ważna uwaga. W jakim okresie? Od zawsze? Od zawsze. Liczymy też ludzi, którzy jakby byli członkami komitetu, tak, takimi przewodniczącymi, bo to tam, wiecie, o co chodzi. Na początku było inaczej trochę, nie? Mhm. Ile powiedziałeś? Pięć. Sześć. Siedmiu. Członek kapitanatu na przykład. Siedmiu. Siedmiu. Osiem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Pamiętaj, że masz minutę. Mhm. No przegrałem, ale tak się bawimy. Dobrze, bo ja lubię ten wigil. 12. 12? Tak. Okay. Ale na razie zanim się licytuje, to na liczy. Dobry jest. Koniec licytacji? Dawaj, Kuba. Nie? 12 po raz pierwszy, 12 po raz drugi, 12 po raz trzeci. Dobra. 3, 4. To jedziemy od tyłu. Jerzy Brzęczek. Adam Nawałka, Waldemar Fornalik, Franciszek Smuda, Leo Benhaker, Stefan Majewski, Paweł Janas, Jerzy Engel, Zbigniew Boniek, Andrzej Strejlał, Antoni Piechniczek, Kazimierz Górski. 12. Koniec. Mogliście pójść ostrzej. Trzeba było iść szerzej, no. Jeszcze naprawdę takie jasne postaci jak Stachurski, Gmoch. Obrębski. A Janusza Wójcika dawałeś? Nie, chyba też nie. Chyba nie, nie. Janusza Wójcika. Utrzymujesz sobie punkt. Nie, dostajesz punkt. Dostajesz punkt. I ale Stefana Majewskiego dałeś, tak? Tak, tak, tak. Bo to dwa mecze. On ma dobry bilans. Jeden mecz chyba Ćmikiewicz. Tak, w Turcji. Pawlak, Krzysztof Pawlak, jeden mecz. Stefana ma dobry bilans. Dobra, to ostatni atak. Jeden na jeden z Kowalem. Jeden na jeden z Wojciechem Kołaczykiem. Ilu kibiców tam było wtedy na meczach Stefana Majewskiego? Pojedynek 10-11. Znacie te zasady. To jest sezon 10-11, tak? I chodzi mi, przyjaciele, o jesień. I idziemy za 10 minut, 90 minut. Wyznacza osoba, która ma mniej punktów, czyli zaczyna osoba, która ma mniej punktów, a jest nią Jakub Białek. Więc słucham. 10-11. Nie można się pomylić, tak? Nie można się ani razu. To muszę przemyśleć to. Dobrze zacząłeś. Ja cię, 10-11, weź na człowieku. Mogłeś to odpowiesz, kto był trenerem? No właśnie nie. To by było łatwiej. No właśnie dlatego nie powinien. Dobra, zostaw. Maciej Skorża. No to ja bym wygrał z wami. Maciej Skorża. Janusz Gol. Brawo, Kowal! Tak jest! Później to jest to! A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy to był ten sezon? To był ten truskawkowy zaciąg. Nie, czy to była to, bo to mówisz jesień, tak? Czy to był ten sezon z PSW? Nie. Chyba ze Spartakiem. Nie, ze Spartakiem nie, to był rok później. Później. Nie, to Janek, poczekaj, Maciej Skorża, to nie było ten sezon z PSW? Nie, nie. A ja tam powiedział, że Radowicz, bo pewnie był Radowicz. Był Radowicz. No to na pewno, no bo mówię. A nie, to jest ten sezon z tym truskawkowym zaciągiem. Tlerzewicz, Manu, Cabral, Mezenga, Antolowicz. No kuźwa Roger musiał być, no. A 10-11? Wrdoliak. A nie, Roger nie, bo on w 8 był Euro, abym się tutaj pomylił. A Paweł ale... Wrdoliak też? Tak. No tak. Brawo Wojtek, świetna gra. Ekstra. Dwa punkty dostajesz. Fajnie, dwa punkty za odpowiedzi. Kolej, jak traci punkt. Tak łatwo w gola chyba nigdy strzelił. Czy na wiosnę przyszedł, muszę zobaczyć. Kto? Janusz Gol. Tak, wiosną przyszedł. Bełchatowa. Tak. I później został bohaterem w Moskwie. Kuła jak trafił. Wyznaczasz. No wiem, ale teraz tak, muszę wiedzieć, co jest. Jeden na jeden jeszcze zostało. Czarny Piotruś, najebany piosenka. Tak. Piosenka mnie stresuje. Czarny Piotruś dla Wojtka. Czarny Piotruś, Wojtek. Jedziemy. Ostatnio sobie poradził bez problemu. Bardzo proszę. Kto? George Namo, Tyson, Neciroga, Barnaba, Tutusne, T-Rex, Balimbo, Mende, Vampire, Corinson, Joe, Ernesto, Palenciaga, Diablo, Corno. T-Rex to taki zespół. Co ten mi tutaj... Mendel, Vampire, Corinson.
Barnaba, Tutsne, Diablo, ale to są... Coś to ma potencjał na bycie nowym Hohokalanon. Tak. Gorgon, Amon, Tyson. A może istnieją? Diablo to mi się kojarzy z pięściarzem. Jak wujek pracuje w telewizji. Wampir, no to z Mioduski. Powiem ci, nie patrz na to, co ci się kojarzy, tylko zobacz, gdzie tutaj Pazur mógł w coś pieprzyć jakieś bezsensowne. George te. Namo, Barnaba, Tutusne. Balimbo. Balimbo. Stary Balimbo. Stary, poczciwy Balimbo. Joel Ernesto, to tak brzmi trochę, tak Joel Ernesto. Korno, porno. Dobrze, że nie porno. Zestrywałem. Ile mam czasu? Cały czas. Coś wiecie? Macie jakieś sugestie? No ja mam jakiś typ, ale... Dobra, nie mów, bo później będę się musiał podzielić z tobą kasą. Tyson, Nehironga. Dobra, niech będzie ten D. Joel Ernesto Palenciaga Diablo Corno. Czwarty. Znaczy D. Poproszę. Dzięki. A jak się nazywał? Tyson. No to przecież pięściarz. No albo ksywa Tyson, nie wiem dlaczego. Może kogoś znokautować. Albo został znokautowany. No, ja wiedziałem, że Tyson, ale chciałem jeszcze raz tego dżingla usłyszeć. Tracisz punkt i Wojtek dalej wyznacza. Kto jest najbliżej mnie? Klasyfikacja. Nikt. Kowal, to była samotna ucieczka. Ojej, Kowal. Knockout. Miażdżysz nas. No dobra, dajcie. Kuba, grałeś muzykę dzisiaj? Miałem. Miał, no. Sen o Warszawie. Wszyscy mieli. Tak. No, na siebie nie wezmę, głupi nie jestem. Wiesz, to twoje wycie to jest... Uszy pękają. Nie do rozszyfrowania. Dobra, to dajcie, bo to Kuba najlepiej się na tym zna. Dawać tą muzykę dla niego. Proszę. Jako jedyny tutaj odgadł. No nie żartujmy, no. Wiem, co to jest. PZP, kochać PZP. Źle! Dobrze. Źle? Nie możemy przeklinać. Nie możemy, no jak nie możemy przeklinać, jak cały program przeklinał. No nie, udało się utrzymać godzinę bez przeklinać. Kogo? Ale źle, jedziesz. Nie boko. Utrzymujesz punkty. Możesz powiedzieć, jak chcesz. Co? Prawdziwą wersję. Nie no, to jak mam powiadał, to on powiedział, a to ja nie przyjął tego, bo takie, nie ma takiej piosenki. Wyznaczasz. Najmana mamy? Tak. To Najman. I wszyscy. Wymień jak najwięcej drużyn, z którymi mierzyła się kadra Pawła Jana. Trzy. Cztery. Cztery po raz pierwszy. Cztery po raz drugi. Pięć. Panowie, no, sześć. Siedem. 51 meczów. Nie wiem. Sześć? Nie, siedem już tam poszło. Siedem mam? 51 meczów? 51. Ale niektóry mi dwa razy. Siedem, to powiedział siedem. Siedem po raz pierwszy. Naprawdę? Osiem. To z samej grupy eliminacyjnej można pięć wyciągnąć. Dziewięć. I mundialu osiem. Dziewięć po raz pierwszy. No właśnie. Ale jeszcze Euro 2004 przecież prowadził. Cześć. Dziewięć po raz pierwszy. Dziewięć po raz drugi. Dziesięć. Dziesięć po raz. Będziesz żałować, bo to jest mega proste. Tak, na minutę. Jak widać. I za chwilę zostanie ci w głowie. Kuźwa, z kim on tam mógł grać? Dziesięć po raz pierwszy, dziesięć po raz drugi. Dziesięć po raz. Masz wybór. Trzeci. Dziesięć prezentacji, z którą mierzyła się kadra Pawła Enasa. Słucham. Ekwador, Kostaryka, Niemcy, Kolumbia, Austria, Walia, Irlandia Północna, Estonia. Estonia? Łotwa. Jeszcze jedno. Łotwa. Anglia. Tak. Estonia?
Pewnie i Litwa, bo tam z Litwą zawsze. Tak, Litwa też. Kurwa, z Litwą to ja nie wiem, czy ciekawy jestem, Litwa czy, to dyżurny rywal. Ciekawy jestem, czy mamy selekcjonera, który nie poprowadził meczu reprezentacji Polski, ale mówię, w jakiejś kadencji, nie? No bo jak wiesz, na maj z Litwą. Dobrze. Przed euro zagramy z Litwą. Jeszcze wszystko przed nim, no właśnie. Przed euro. Ale Łotwą zagrał, to prawie tak samo. No. Dostajesz punkt, Roki, i wyznaczasz. A co mamy? Jeden na jeden i koniec. A, jeden ostatnie, na jeden tak? Tylko. Dobra. No to jeden na jeden, nie wiem. Skowala i tak nie dogonię. Ja ci nie grożę. Dobra, to Skowalem. Jeden na jeden z Kowalem. Niech to mnie pogrążyć. Gra w pytania. Dwóch współpracowników Wydowskiego. Temat. Jak mu powiedzieć, że się nie nadaje na prezesa? Kojarzysz tę grę? Mhm. Rozmawiacie tylko pytaniami. Nie można mówić zdania twierdzącego i kończyć go słowem tak. Nie można coś zmieniać tematu. No to chyba wszystko. I musi być to w miarę szybko. Kto pierwszy powie zdanie twierdzące, przegrywa. Zaczyna Roki, byłam... I to jest ostatnie? Tak. Ty czy ja? Roki zaczyna, tak? To jest pytanie. Tak, on zaczyna, zaczął, ty czy ja. Aha. Mam to w dupie. To, że się sobie poinformowali. No bo taka przewaga, że i tak wygra. Brawo. Jezu, wiedziałem, że... Po co mi te twoje zupki? Zobacz, jaka nagroda. Zobaczmy tabelę. Ja cię wygrałem po raz pierwszy i sam! Gratuluję. Możemy zrobić tak, że ci wręczę oficjalnie. Tak, tak, zobacz, tak. Włączmy kamery, zróbmy zbliżenie. Proszę państwa, zwycięzcą dzisiejszego quizu, dobrze mówię? Tak. Jest Wojciech Kowalczyk, o którym jest w tej książce. O. Wojtek, miłej lektury, wszystkiego dobrego. Dzięki. Wiedziałem, kiedy mam wygrać ten program. Kto jeszcze nie ma, zapraszamy do pliku. Pani Świat Książki, w ogóle i tak dalej. Pierdoliło? Kiedyś numer jeden. Może teraz nie numer tam jakiś, no ale tyle czasu już. A będzie druga część? Tak, będzie o moim pojednaniu z Dariuszem Joduskim. Czyli nie będzie. Czyli nie będzie. Nie, no mówię, że będzie druga. Pogadamy po programie, dobra? Dzięki. Dobra. Dziękuję wam bardzo. Był to quiz dość specyficzny. Trzeba powiedzieć. Plus 18. Ale myślę, że było warto. Wojciech Kowalczyk. Żegnam. Wojciech Hada, dziękujemy ci serdecznie. Poproszę o paczki na ciupagi 1. A czego się najbardziej potrzeba? Czego? No, jakichś ciuchów, jedzenia? Nie, ja chciałbym być w celi, w której nikt nie chrapie. A czy chciałbyś, żeby cię odwiedził Dariusz Mioduski? Nie. Jakub Białek. Dziękuję, jeśli ja też trafiam do celi, to chciałbym Aresz Śledczy Służewiec. Mateusz Rokuszewski. To chyba nie ma już. Ja chciałbym do gry psujący. Bo frajery to tylko tak przemykają. A ja bym chciał być w celi z Wojciechem Hadajem, bo bym chciał słuchać tego, co on mówi całą dobę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj walczaka, nie zdechlaka, daj Polaka, nie drumlaka, nie grzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij